Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek SpeedBuilda. Można też powiedzieć, że speedbuildowej trochę recenzji nowego dodatku do The Sims 4 wiejskiej sielanki, lub jak ja wolę mówić, wiejskiego życia. W tle buduję sobie starter, starter, przy którym używam tylko i wyłącznie podstawki i omawianego dodatku. Było to trudne, uwierzcie, ale o tym zaraz. Zwykle ostatnio robiłam pokoje i gdzieś tam, czy znaczy przerabiałam pokoje z danego pakietu dodatku, rozszerzenia i opowiadałam, a tutaj stwierdziłam, że no, pokój to będzie troszeczkę za mało, jednak jak na dodatek cały. Także stwierdziłam, że dobra, zrobimy starterek, bo ze wszystkiego, tak naprawdę ze wszystkich miast mamy już startery, więc i tutaj należy się jakiś mały starterek. Próbowałam na początku zrobić coś bardziej w klimacie, jaki nam ten dodatek przedstawia, taką angielską wieś. Angielską, brytyjską, no taką ogólnie bardziej, bardziej tutaj europejską, ale nie tak jak w przypadku spotkajmy się takiej germańskiej trochę, a bardziej właśnie tak typowo, typowo angielskiej. I powiem Wam, że jakoś nie miałam weny. Nie wiem, czy właśnie nie miałam weny, czy po prostu takie rzeczy mnie nie kręcą, jeżeli chodzi o budowanie ich. Także po kilku próbach jednak zdecydowałam się na trochę pójście po linii oporu mojej, bardziej takiej, którą ja zwykle wykorzystuję, stylistykę. I nie jest to do końca taki w stylu dodatku domek. W środku jak najbardziej, jednak z zewnątrz jest on bardziej prosty, jest bardziej współczesny. Nie jest taki sielankowy jak większość z tych rzeczy, i naprawdę podoba mi się to, takie, taka stylistyka przedstawiona i to, że to wszystko jest faktycznie dopastowane do niej i tak dalej, i tego jest tak dużo, ale w ogóle mnie nie pociągnęło to. Nie wiem, może za jakiś czas, może jeszcze jak troszeczkę podziałam, popracuję, coś mi tam wyjdzie, ale jednak. No, po prostu te pękate daszki, no nie jest to mój świat, totalnie, jeżeli chodzi o takie typowe budowanie. Tak, jakbym miała porównać rzeczy, które tutaj są, to mamy te takie stodołki dla lamy i dla krowy, i mamy też stodołkę, kurnik. I mi po tym, jak sobie tutaj budowałam, dużo stanowczo, dużo bliżej do kurnika niż do pękatej przytulaśnej stodołki. Może coś wymyślę, może mi się zmieni, ale na tą chwilę no nie mogłam się przemóc. Ciężko było, naprawdę było ciężko. Nawet jak już rozplanowywałam to wcześniej, zanim zanim jeszcze kupiłam i, i wgrałam sobie ten dodatek, to jakoś tak tak kreski nie szły tam, gdzie powinny, a tu w tym wypadku jakoś tak fajnie. Wiem, że to jest taki typowy bardzo domek, który ja lubię robić. Taka trochę rancherska chatka, coś w tym stylu, ale no tak jak wiecie, ja nie lubię, jeżeli jakiś pomysł mi nie idzie, nie podoba mi się, nie lubię go ciągnąć. Przerzuciłam się na to i tutaj bardzo fajnie uważam, tak delikatnie małe miejsce, takie przytulne też w środku, z zewnątrz trochę może faktycznie proste, ale mamy po jednej części dość małą chatkę, po drugiej e, taki mały ogródek jakby otwarty. Jesteśmy wszędzie tak naprawdę nie poogradzani. Więc tutaj też stwierdziłam, że nie będę jakoś się tam strasznie grodzić. Tutaj wcześniej był taki domek z Simką i też skorzystałam z tego, że właśnie też on był po tej stronie i ogródek był po tej stronie i mniej więcej zainspirowałam się tym i przerobiłam go troszeczkę po swojemu na taki starterek dla Was. Jeżeli chodzi o meble, są fajne, jest łóżko fajne. Jeżeli chodzi o meble ogólnie, to naprawdę jest do polecenia. Fajne rzeczy będę używać, ale zawiodłam się trochę, bo jest ich mało. Zawsze, jak wiecie, ja sprawdzam przed wszystkim na oryginie, na stronie Origina, jest możliwość wejścia i sprawdzenia sobie była przynajmniej możliwość wejścia i sprawdzenia sobie, co konkretnie dodaje dodatek. Poza oczywiście opisami, jakimi zdjęciami, yy, czy tam artworkami, tak, była możliwość zobaczenia zawsze ciuchów, mebli, wszystkiego. Może jeszcze będzie, jak może to oglądacie, to już jest, ale ja zawsze sprawdzam to wcześniej. Korzystałam też z tego do swoich recenzji, jak jeszcze wcześniej je nagrywałam. Tutaj czegoś takiego nie było, i wiem, że też były te takie first looki i tak dalej, gdzie wszyscy wszystko pokazywali. Ale jak to jest powystawiane tak, to no, ja nie jestem w stanie aż tak się skupić jak w przypadku tych takich, no powiedzmy czarno -na białym, narysowanych kwadracików, konkretnie co dodaje nam. I wiem wtedy, czego szukać. Co mi się już podoba, gdzieś jestem bardziej nakręcona. Tego tutaj nie było i no, szokowało mnie też to wtedy, że, że jest, jak weszłam, że jest mało tych rzeczy. Debug jest bardzo rozbudowany, bo byłam w debugu, część rzeczy, które macie naokoło tego domku, to jest właśnie z debuga. Tego nie nagrywałam akurat jak dodawałam, bo miałam straszne problemy. Najpierw, nie wiem czy z zapamiętaniem kodu, czy co, ale nie wchodził mi ten kod, potem mi wszedł i już po prostu stwierdziłam, że. Też nie chcę, żeby ten odcinek miał nie wiadomo ile, a jeszcze się na pewno pobawimy z tym dodatkiem, także wybaczcie, tu w tym wypadku musiałam się przenieść na swoje tory własne z jeszcze sprzed, z, z, z poprzedniego roku można powiedzieć, bo teraz dużo więcej robię na wizji. W ciuchach też chwilkę byłam i były dość fajne. Yy, no coś tam sobie przerobiłam swoją sim simkę i, i tak okej okay, są. So. Ale ogólnie jakoś tam w kasie strasznie nie siedzę, ważne, żebym miała się w co ubrać powiedzmy, to już jestem zadowolona, jeżeli chodzi o kas. Bardzo ładne fryzury, taka fajna, fajny taki warkocz był z kokardką na końcu. Aczkolwiek ja mam teraz krótkie włosy, więc oczywiście Simka moja otrzymała krótkie włosy. Nie wiem, że wy jej nie widzicie, ale jakby ja lubię, żeby ona była zabdowana i wyglądała podobnie do mnie. To takie pierdołki moje. Jest to na pewno świetny dodatek do robienia takich dużych, dużych, dużych rzeczy. Właśnie jakiś stodół, jakichś wielkich willi, jakichś takich stawów ogromnych. Wiem, że stawy są w podstawce, ale jakby tutaj, tutaj to jest takie, te działki w większości są duże, ale tych działek jest też mało. To też tak ogólnie. Ja wiem, że oni się najprawdopodobniej skupili z tego, co widzę gdzieś tam teraz po filmikach, jak sobie podczas nagrywania oglądałam. Skupili się tutaj głównie na, na rozgrywce takiej i na, na dodaniu wielu rzeczy, takich jak tam. Jakieś zamawianie jedzenia, tym podobne rzeczy. Kupno, sprzedaż, jarmarki. No jest to fajne, aczkolwiek no ubolewam trochę, bo chętnie zobaczyłabym jeszcze więcej rzeczy. Wiadomo, jako człowiek budowniczy, nigdy nie wzgardzę kolejnym jakimś szafeczkiem albo kolejną doniczką z kwiatkami. To, co jest, jest fajne. Fajnie, że mamy kuchnię. Mamy prawie łazienkę. Nie wiem czemu, czy ja nie zauważyłam, ale chyba nie ma sedesu. Żadnego nowego. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jest na pewno umywalka i jest wanna. Jest fajnie, właśnie bo jest cała kuchnia z bardzo ładnymi szafkami, właśnie tak w stylu tych ostatnich kilku kuchni, które zostały zrobione mniej więcej od czasów kolekcji tej, z wiejską kuchnią, no i oczywiście ostatni pakiet rozgrywki bardzo fajnie dopracowane kuchnie, bardzo mi się to podoba. Jednak uważam, jeżeli chodzi, jeżeli mogę przejść już do oceny, bo też mówię, nie będę tutaj za dużo gadać, bo chcę jeszcze sobie nagrać na pewno jakieś pokoje, przeróbki pokoi z tego dodatku. Także moją wypowiedź w pewnym sensie będę mogła trochę podzielić, może kiedyś mi się uda i nadrobię wszystkie moje recenzje z tych rzeczy, których nie zrobiłam, ale taką, jeżeli mogę właśnie przejść do takiej mojej opinii. Nie przebiło mi to, jeżeli chodzi o ranking psów i kotów, niestety. Nie przebiło też, uważam, czterech pór roku. I chyba niestety nawet nie przebiło eko-życia. Mimo mojej takiej sympatii do tego, chyba to po prostu nie jest mój styl. Ogólnie jestem mega zadowolona. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, jak najbardziej polecam. Ja, jeżeli miałabym powiedzieć, co ktoś ma kupić, to poza tymi dodatkami, które są u mnie zawsze w tej czołówce, jest to też na pewno coś, co fajnie mieć. Nie dałabym rady ja bez tego grać, aczkolwiek. Ja ogólnie lubię wszystko mieć, jeżeli chodzi o jakąś grę. Jak już się w ogóle czymś interesuje, to, to lubię po prostu mieć wszystko, całą tą kolekcję. Pełny, pełny, jakby pełny pakiet, tak? Aczkolwiek, jakby ktoś mi kazał wybierać, to nie byłby to mój pierwszy wybór. Wolałabym już o to, co jest tutaj dodane, rozbudowanie na przykład psów i kotów. Naprawdę. To jest taki dylemat, jak powiedzieć, nie powiedzieć, jakby, bo nie chcę i nie uważam, że jest to zły dodatek. Bo jest bardzo fajny, jest dużo rzeczy, na które czekałam, z których się cieszę. Ale może dopasowując słowo, jest mech. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja się nachajpowałam i oczywiście gdzieś tam się jakieś moje w głowie rzeczy nie zgodziły z tym, co później zobaczyłam. Ale po prostu jest to, może skwitując, no właśnie mech, czyli taki średni dodatek. Jest okej, okay. nie mam negatywnych uczuć co do niego, ale jak mam być szczera, a jestem i mogę. To jest to raczej na dalszej liście rzeczy do kupienia. Uważam, że fajnie pasuje na pewno w połączeniu przede wszystkim z psami i kotami. Zespotkajmy się, bo może ja liczyłam bardziej na taką połą takie połączenie, trochę właśnie psów i kotów, i spotkajmy się, jeżeli chodzi o stylistykę mebli, tak, i stylistykę domów. A trochę jednak samo nawet miasto, nie wiem, czy nie trafiłoby do małych miast, tak, bo nie jest też ono brzydkie jakoś. Jest fajnie, fajnie zrobione, naprawdę. Ale jest mało tych działek, nie pobudza trochę mojej kreatywności tutaj w tym wypadku, akurat może głównie właśnie przez to, i one są bardzo zdefiniowane, te działki, jak one już są. Nie wiem, no podeszłam do tego z, z takim dużym entuzjazmem, a, a teraz mam, mam takie odczucie średniości. Może dam ocenę jak w szkole, i ja bym powiedziała, że dodatek jest na czwórkę. Takie fajnie? Coś tam się staraliście? Widzę to? Trzymajcie tak dalej, będzie lepiej. Serio się nie spodziewałam takiej recenzji ode mnie, ale... Takie są moje odczucia. A Wy dajcie znać, jak Wam się podoba. Już kupiliście? Będziecie kupować? Czy rezygnujecie na razie? Dajcie znać, jak Wam podoba się mój starterek. Moje podejście do startera kosztuje coś koło 20 tysięcy, niecałe. Także widzimy się w komentarzach, a ja lecę dalej tutaj to montować, a nagrywać jakieś kolejne rzeczy. Może się przekonam, może moje zdanie się zmieni z następnym odcinkiem. Także jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tego typu content. Zapraszam do subskrypcji kanału, dziękuję za uwagę, do usłyszenia i pa pa!